Witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja zaraz wychodzę, bo mam jazdy o 13, ale jeszcze muszę zajść do sklepu, bo jutro mam 18 urodziny i dziś będzie vlog z przygotowań do nich. I muszę jeszcze dokupić kilka rzeczy, bo jakby chciałam zrobić taki prezent dla nich, dla tych ludzi, no ale to już nieważne. Mam nowe paznokcie, oceniamy. Imo, one tak pasują do mojej ręki. Nie wiem, czy do mnie pasują. Ja uważam, że do mnie pasują czarne paznokcie, takie krótkie kwadraty, ale... Ale okej. Dobra, lecę, bo zaraz się spóźnię, jeszcze muszę dobić, bo wysuszę się. Już jestem po i teraz na szybko jeszcze polecę do sklepu, bo moja mama ma dziś imieniny. Kupiłam jej z moją siostrą taką torbę, ale to było, nie wiem, 3-4 dni temu. I dziś jeszcze jej tak po prostu, żeby wiecie, złożyć życzenia i ładnie to wyglądało, to dokupię jakieś czekoladki. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale mam nowy telefon. Kupiłam sobie też kilka dni temu. iPhone'a 14. Jak wróciłam do domu, to żałowałam, że nie kupiłam iPhone'a 14 Plus. Coś tak, plus, bo jednak chciałabym troszeczkę większy, ale ogólnie jest wpyta. Wcześniej miałam taki telefon, to jest Samsung, a coś tam, chyba 20 albo 22. Ostatnio podawałam, więc już pamiętam. I ogólnie był zajebisty, wszystko było w porządku. Później deczko mi przeszkadzała jakość, jak robiłam zdjęcia. Nie wiem, raz na przykład było zajebiście, a raz tak mech. I właśnie ostatnio, nie wiem, od maja zaczęłam się totalnie psuć klawiatura i wiecie, jak chciałam komuś coś napisać, to albo pisałam tak mega dziwnie, że nie każdy się mógł doczytać, o co chodzi, albo po prostu nie mogłam w ogóle nic napisać. Ale to pewnie dlatego, że dużo razy ten mój stary telefon był zalany, więc ta klawiatura, no, mogła się psuć. Dobra, jestem znowu w domu, bo pojechałam, akurat moja mama jechała w pewne miejsce i mnie podwiozła, bo kupiłam 3 razy takie coś, to będzie... wcześniej kupiłam 2 razy, za mało o jednego, później policzyłam sobie w domu. Będę miała w takich pudełeczkach, to będzie jeszcze takie coś zawiązane. I tutaj po 2 takie, są kropki po prostu, tak się one prezentują. Mam nadzieję, że są dobre. I do tego jeszcze wydrukowałam zdjęcia, które wam mogę pokazać. Coś takiego. I taki gościa to widział i on się... Bo wiecie, ciekawaś mi się, drukowałam to zdjęcie, się śmiałam z tego. Mogę mieć maksymalnie 20 ich, bo myślałam, żeby je powiesić na... takim czymś, na przykład takie klipsy. Wydrukowałam 27 i kurde, zapomniałam o 2 zdjęciach, które były zajebiste. Jedno zdjęcie było takie cudowne, takie mega słodkie. Z moją koleżanką było takie, wow, petarda, no trudno, nie mam. I tak naprawdę już się tutaj ograniczałam, żeby nie zrobić za dużej patologii na tych zdjęciach. Wcześniej jak sobie wybrałam te zdjęcia w albumie specjalnym, miałam 195 zdjęć. Więc no, ciężko było wybrać 20 zdjęć, wybrałam 27, naprawdę ograniczałam się totalnie. No ale trudno, coś jeszcze wam chcę powiedzieć. Zaraz przyjadą ludzie, żeby mi pomóc napompować balony, muszę napompować 180 balonów. I nie wiem, czy wszystkie przydadzą. Jeszcze w ogóle wypadałoby zjeść obiad, ponieważ dosłownie dziś jadłam rano na śniadanie barszcz, a później nic nie jadłam, a muszę wziąć leki. What the fuck, oni chyba zapomnieli jednej krówce dodać opakowania takiego, bo dosłownie tutaj nie mam nic pustego, a opakowania brak. Dobra, cofam. Jednak dali opakowanie, ale dosłownie to opakowanie jest zamknięte. Krówka leży tutaj. Opakowanie zamknięte, por favor. Dobra, już jest wszystko nadmuchane. Tak się prezentuje mój pokój. W tych workach mam te balony, bo wiadomo, nie będą tak... Tutaj mam kilka balonów, bo w zasadzie 2, bo po prostu powietrze z nich szło, a tak to wszystko jest już nadmuchane. Teraz to deczko próbuję tutaj nałożyć na to, żeby później było szybciej. Zobaczymy. Jeszcze tak myślałam, żeby, gdzie to jest, zrobić na mojej 18 beer ponga. To raczej nie będzie beer pong, proszę zrobić nawet drink pong. Nie wiem, cokolwiek, nawet po prostu, nie wiem, fanta pong, cokolwiek. Por favor, czemu tak zlatuję? Muszę moją różyczkę wziąć i będzie wpyta. Proszę, oceniamy. Babcia mi dała. I zamówiłam takie kubeczki. Jedne są takie, drugie takie. Mam 5 takich tych. I po prostu dałabym do tego, obok gdzieś położyła, jak się nazywa, chusteczki nawilżane, żeby to móc trochę tak przemyć, bo ja na przykład bym nie chciała tak po prostu tego pić. Pewnie by to gdzieś, na przykład coś raz upadło na ziemię, czy coś, to bym nie chciała tego pić, bo to wiadomo, wpada mi do kubeczka. Zobaczę w ogóle, czy to zrobię. Nie wiem, nigdy nie widziałam na 18, żeby ktoś miał zdjęcia, ja będę miała. Wilponga nie widziałam oraz prezentów też nigdy nie widziałam na 18, widziałam na innych okolicznościach, a 18 nigdy, no zobaczymy. Myślałam jeszcze, żeby zrobić jakieś coś shot, jakby wiecie, na wejście, ale stwierdziłam, że mało osób pewnie się napije, bo dużo
ludzi wychodzi z przekonania, że na samym początku nie pije. Nie wiem, jakoś tak się z tym spotkałam, że wiecie, nie na pusty żołądek, bo dla niektórych pusty żołądek to jest, nie wiem, jedli coś tam 3 godziny temu. Dla mnie pusty żołądek to jest po prostu pusty żołądek, nic nie jadą przez cały dzień, a nie jadą coś 3 godziny temu. To jest już wow. Ogarnęłam sobie te zdjęcia oraz te pudełeczka. To jest za długa ta kartka, ja będę ucinać tę kartkę, ja będę je ucinać, ale to później, gdy już je rozstawię tam, gdzie mają leżeć. Muszę jeszcze ogarnąć, czy mam wszystkie na pewno winietki i czy coś jeszcze mam zrobić. Miałam sobie jeszcze zrobić maseczkę na twarz, ale stwierdziłam, że jednak tego nie będę robić, bo szczerze po prostu nie mam mega na to ochoty i jest godzina, może nie jakoś bardzo późno, bo jest 23:21, no ja już ślepa jestem powoli, naprawdę. Ale dziś no, był dosyć wykańczający dzień, po prostu te balony naprawdę nie są aż tak łatwe do napompowania, jakby się mogło wydawać. Pomijając fakt, że nawet ich nie wiązałam, po prostu nie, nie wiem, czy to przez te paznokcie, ale ogólnie ja przypomniałam się, że po prostu nie potrafię zbytnio. Tylko dmuchałam, ale jakoś tak nie wiem, wiecie, to tak wygląda, że to nie jest jakoś tak bardzo wykańczające, a jednak naprawdę trochę się nasiedziałam, żeby zawiązać te wszystkie jako kartki w ogóle, więc no jest człowiek deczko zmęczony. Jo, witajcie w kolejnym dniu, to jest moja stówka na ubieranie sali, idę zaraz, w zasadzie to już powinnam wychodzić dawno, tylko po prostu czekam na mojego szofera, mój szofer się spóźnia, bo jest 12:28, ja powinnam być o 12:30 już tam na sali i ubierać wszystko. Ogarnęłam sporo rzeczy, już naprawdę dziś wstałam rano, dużo rzeczy zrobiłam, maseczkę i rozdłużyłam sobie wszystkie te balony, one są teraz w salonie. Por favor, tak się prezentuje mój pokój. Nie wiem, czy brać te balony, no nie wiem, wezmę na wszelki wypadek, muszę to jeszcze wszystko szybko złożyć. Coś jeszcze tutaj mam, po prostu tyle rzeczy. Wziąłam koronę na wszelki wypadek, taką literkę H, to już w ogóle od tylu lat mam. Tutaj jest dużo rzeczy. Nie biorę tych zdjęć jeszcze, tylko wezmę to, bo miejsce wrzucę, żeby tam się ludzie widzieli. Póki co, sporo tutaj te prezenty tutaj mam. No, dobra, lecę. Tutaj to w sumie to są wszystko balony i tutaj takie coś po prostu już zrobiłam, żeby było szybciej na tej sali. Już wszystko zapakowane, na dwa samochody jedziemy, por favor. No, człowiek taki. Jeszcze musiałam wziąć taką listę, gdzie mam kogo posadzić. Dobra, wróciłam już do domu, jest dokładnie 16:27, mam o 18:00 urodziny, mam nieumyte te włosy, one nie są złe, ale chcę mieć takie, wiecie, świeże. Wszystko mam totalnie nieogarnięte. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda moja ścianka, to ja wam mogę dać przesmak taki, jak wygląda, to wejdźcie na następnego vloga i jeszcze moja sukienka, w ogóle wszystko, moja impreza będzie na następnym vlogu, pewnie nie całam, bo nie, tam nie wiadomo jak nagrywać, będę się powiedzieć. Cieszę się, że wszystko się udało, że mogę powiedzieć ten beer pump i w ogóle wszystko, chociaż jak tam przyjechałam, to było tak, tyle w ogóle rzeczy było nie tak, pani źle obstawiała stoły. Były w złym kolorze serwetki, ale ja w ogóle je kazałam zdjąć, to jakieś inne przyniosła, bo moja mama wtedy jeszcze była, ja po prostu miałam swoje, dobra, po prostu tyle było nerwów, w ogóle wszystko. Muszę się nawodnić, no. Aha, jeszcze wezmę leki, w ogóle tak się mega cieszę, bo dosłownie zostało mi, no, bez dzisiejszego dnia 10, 3, 7 tabletek, więc zajebiście, to jest Izotek. Już będę kończyć dosłownie całkowicie. Mam tylko tutaj o, takie dwie blizny. Tutaj troszkę. Laser. Ale wiem, że niestety nie można, nawet nie mogę sobie zrobić tatuażu, ani przekuć. Bo po prostu jak się bierze Izotek, to nie można, a później mam chyba odczekać jakieś 2-3 miesiące, zależy na co i w ogóle. Proszę ta fryzera, por favor. O Boże, muszę przygotować sobie tyle rzeczy. Ja już muszę kończyć tego vloga. Panicie do następnego, pa, pa.